Zawodniczka klubu Wrocławianie jako jedyna reprezentantka miejscowego zespołu zdołała awansować do czołowej ósemki podczas rozgrywanego pierwszego dnia turnieju indywidualnego. Awans do strefy medalowej Beata Żurowska zapewniła sobie po ćwierćfinałowej wygranej z Sandrą Sulik z Torunia 15-12. W walce o finał wrocławianka nie sprostała innej florecistce z Grodu Kopernika, późniejszej triumfatorce całych zawodów, Marice Chrzanowskiej, przegrywając 8-11. Żurowska razem z Natalią Gołębiowską z AZS-u Gdańsk stanęły w tej sytuacji na najniższym stopniu podium. Szansa na drugi medal mistrzostwa klub wrocławianie miał w niedzielnym turnieju drużynowym kobiet. Wrocławskie florecistki walczyły dzielnie, choć w półfinale doznały wysokiej porażki z głównym faworytem turnieju, budowlanymi Toruń 15-45. Znacznie bardziej zacięty przebieg miał mecz o trzecie miejsce. Ostatecznie jednak wrocławianki przegrały z Ateną Gdańsk 40-45 i musiały się zadowolić czwartą lokatą. Złoto zgodnie z oczekiwaniami przypadło ekipie budowlanych Toruń. Znacznie gorzej od swych koleżanek radzili sobie floreciści z wrocławskich klubów. W turnieju indywidualnym mężczyzn najwyżej sklasyfikowany reprezentant gospodarzy Maksim Tarasiewicz z klubu wrocławianie zajął 19 miejsce, a Michał Kotleszka był 27. Mistrzem kraju został Jakub Surwiło z AZS-u Warszawa, który w zaciętym finale zaledwie jednym trafieniem pokonał Oskara Metzę z Poznania. W turnieju drużynowym gospodarze także stanowili tło dla najlepszych. Wrocławianie ukończyli zmagania na 8, a zespół kolejarza na 11 miejscu. Wszystkie 3 lokaty na podium zajęły drużyny z Gdańska. Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna z Jetomu AZS AWF.